Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj ciąg dalszy rozważań o tym, czy krotku jest miasteczkiem, czy dziurą. Temat okazał się frapujący i nawet były listy od Was i ktoś naprowadził mnie na taką myśl, że dziura i miasteczko dla wielu ludzi oznacza jedno i to samo. Oficjalnie mówią, ach, no nic się nie da zrobić, bo jesteśmy takim malutkim miasteczkiem, a nieoficjalnie tam w kręgach między sobą mówią, a ten krotku to taka dziura. I ja oczywiście absolutnie nie zgadzam się z takim podejściem do naszego miasta, ponieważ wyczuwam w określeniu, ach, to nasze małe miasteczko, taką dużą dozę pewnej obłudy, pewnego takiego chodzenia na łatwiznę, że nie trzeba nic robić, że albo można robić bardzo niewiele, efektu wcale nie musi być naszej pracy, no bo to jest miasteczko i tu się nic nie da zrobić. Niemniej jednak te same osoby, które są odpowiedzialne za tworzenie naszego miasta, nadawanie mu charakteru, te same osoby dostają takie same pensje, jak dyrektorzy tych samych placówek w dużym mieście. I tu chyba jest coś nie tak, chyba mamy prawo wymagać od ludzi, którzy pracują dla nas, po prostu wydajności, a nie zasłanianie się słowem, wytrychem, wykrętem nasze miasteczko. Słuchajcie, trwa kampania wyborcza, nieuchronnie zbliżają się wybory. Bądźcie teraz czujni na takie różne pseudomądrości, bąmoty, typu właśnie miasteczko, typu może nawet ktoś powie do Was dziura, może usłyszycie radny bezradny. Nawet ostatnio usłyszałam, też będzie o tym osobny filmik, nie ma demokracji, a demokracja to jest taki bezsensowny ustrój. To są takie słowa, wytrychy, taka próba już wkręcania w Was, żebyście nie podejmowali racjonalnych decyzji, bo albo nic się nie da zrobić, albo wszystko jest głupie, albo w ogóle zostańcie w domu i nie głosujcie, a my pójdziemy, zagłosujemy jak chcemy. Uważajcie więc na takie teorie, na takie mądrości, na takie bałmoty, a wnioski wyciągajcie sami, a nie pod wpływem takich propagandistów domorosłych. Dziękuję Wam za uwagę, do zobaczenia, pa, pa.